Stolicy Lubańskiego grał przeciwko mnie i brata, no to Polacy już to mieli... To jest Muzeum Sportu, to może... No, aby na przykład tak nie wiem... Ale szczerze mówiąc, mnie to bardzo zdenerwowali. Dlaczego? Miał 5 lat i powiedziałem do ojca, papu, tatusiu, przynieś mnie Beckenbauer, Breitner, jakie Niemcy, którzy w kindergarten ludzie znają, ale nie takie dziwne polskie koszulki, spodnia i jeszcze coś. No i dopiero wiele, wiele lat później, w latach 90. zrozumiałem, kim się jest Różewicz. Co to znaczy mieć koszulkę Lubańskiego, spodnia Deinera. Deiner nie mógł podpisać, bo on umarł w 89 roku. Niestety, ale można na pewno sprawdzić, że to jest oryginał. No, ale jeżeli dzisiaj w Polsce, jeżeli jestem w Polsce w szkołach, młodzi ludzie już mają kłopoty pamiętać, kim on był. Deiner i Lubański znikną. Ja muszę teraz sprzedać w Polsce. Lewandowski też gra w Niemczech. Dlatego byłem bardzo wdzięczny, kiedy Lewandowski mnie podarował koszulkę z podpisem z nazwiskiem, dla Matthias Kneipa, bo w Niemczech z Lubańskim i Deiner nie mam szansy, ale jeżeli jestem w klasie i pokażę koszulkę zdedykowaną, oni mnie słyszą. Poważnie mnie traktują, bo widzą, jeżeli Lewandowski mnie podpisze koszulkę, wiedzą, że warto słuchać. Oprócz tego nie było matematyki i tak dalej, dlatego lubią mnie, bo zawsze coś... no lepiej mieć matematykę niż wykład o Polsce. To jak pan opowiada tym młodym ludziom o Polsce, no i chce pan, żeby oni tę Polskę polubili, to co pan im przede wszystkim mówi? Czy ich interesuje współczesna Polska, historia? Czy mają jakieś rodzice? Nie historia, na pewno nie. To nie. Miłość i historia to miłość i polityka, miłość i historia to się zniszczy. Nie mogę zaczynać drugą wojną światową, żeby poznać się z Polską. Nie, to nie ma sensu. Nie, chodzi ja o to, że... to pytam, bo teraz w Polsce młodym ludziom się właśnie szczególnie mocno zaczyna na lekcjach historii, w szkołach. Zaczął się powrót do czasów właśnie w stosunkach polsko-niemieckich, do czasów II wojny światowej, do tych resentymentów, do tych najgorszej części historii polsko-niemieckiej. Ale proszę pana, to zależy, z kimś rozmawiamy. Jeżeli uczeń ma 8 lat, 9 lat, 14 lat, no to nie ma sensu, bo oni już nie kojarzą to. Jeżeli ktoś ma 17 lat, no to ma pan rację, powinni wiedzieć i też w Niemczech wiedzą tą historię. Ale jeżeli chodzi o to, że stworzę sympatię, motywację, to nie mogę zaczynać drugą wojnę światową. Moje, ja rozumiem to, tylko pytam. Moje wykłady raczej chodzi o to, jak ja żyłem między kulturami. Czy język polski jest trudny język? Pokażę im, że nie jest trudny. To jest taki stereotyp, który nawet Polacy też mają, że myślą, że wystarczył mi jeden rok uczyć języka polskiego. Dobrze, trochę znałem języka polskiego, ale język angielski jest o wiele trudniejszy. Tylko początek, język angielski na początku dla Niemca jest łatwo. Można 3-4 lata i można gadać bez problemu. Ale tym więcej się uczy się angielskiego, tym trudniejszy język będzie. Plus jest tylko to, że Niemcy przestają uczyć języka angielskiego w pewnym momencie i nie robią doświadczenia, jaki trudny jest ten język. Można sprawdzić.